Szanowni Państwo, otwieram 30. sesję Rady Gminy w Szczecinie. Witam bardzo serdecznie koleżanki radnych. Witam pana Wójta, witam panią wicewójt, witam kierowników jednostek pomocniczych w Rady Gminy w Szczecinie. I szanowni Państwo, na podstawie Rady Gminy stwierdzam, że na stan 15 radnych w tej chwili obecnie jest 13. Wobec powyższego Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. I pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek sesji. Punkt pierwszy – otwarcie. Punkt drugi – sprawdzenie obecności. Punkt trzeci – przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty – przyjęcie protokołu 29. sesji Rady Gminy w Szczecinie. Punkt piąty – podjęcie uchwał w sprawie nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczecinie na koniec 2020 roku. Druga uchwała dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Czerni na lata 2021-2024. Trzecia uchwała dotyczy wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Czerni. Punkt szósty – sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności za 2020 rok. Punkt siódmy – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Punkt ósmy – sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok. Punkt dziewiąty – sprawozdania z działalności Komisji Stałej Rady Gminy Czerni za 2020 rok. Punkt dziesiąty – interpelacje i zapytania radnych. Punkt jedenasty – odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt dwunasty – wolne głosy i informacje. Punkt trzynasty – zakończenie. I szanowni Państwo, tutaj na prośbę pana Wójta jest taka prośba, żebyśmy do dzisiejszego porządku obrad wprowadzili dwie uchwały, tak zwane finansowe. Mam na myśli uchwałę dotyczącą zmiany budżetu na 2022 rok i wieloletnie prognozę finansowe. Te dwie uchwały jest taka prośba, abyśmy wprowadzili do porządku dzisiejszej, sesji. Czy ja mieliście inne głosy? A może by panie przewodniczący te sprawozdania pana przewodniczącego i poszczególnych komisji i odłożyć dzisiaj, bo wiecie, no może to sobie na maila się, jak pani bardzo może na przesłać i musimy... To znaczy są przesłane. Wszystkie ma maile poszły. Są przesłane. To słuchajcie, ja mam pytania, to my musimy tego... I tak to, że to, 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 to,
panie przewodniczący, z mailu, z otrzymanego maila wasze, więc gdzieś jak na maile to przesłałem. Tak jak pamiętacie, z Robertem, wtedy z panem Biskupskim i to jeszcze były czwarta osoba, która go zabrała. Byliśmy w Kozoszynie, oglądaliśmy warto się na 105 tysięcy złotych produkowana przez firmę ZREK za Warszawą. W międzyczasie otrzymaliśmy informację, że firma Obiedziska produkuje, czy znał się w internecie, prawda? To nie tak, że coś tam zadzwonił, szukaliśmy lubiarki, prawda, jakoś ma, może wpisać lubiarka Krecin, dwa razy Izel, tak się nazywa, prawda? Znaleźliśmy informację o tym, że ktoś inny produkuje tego typu lubiarki, porównywalne, tak bym to powiedział, o wartości około 60 tysięcy złotych, prawda? Mówimy netto brutto, czasami gdzieś tam o takiej kwocie, prawda? Gdzieś tam, także cała kwota brutto, to jest kwota netto. Pojechaliśmy, tu już wtedy do Robert Kaźmierczak, ja byłem, Grzegorz Biskupski był i... Ja byłem też. I Mariusz, tak, dokładnie, także we czterech tu pojechaliśmy obejrzeć, może już nie równie, ale to ponieważ bardziej pojechaliśmy obejrzeć Piaskatkę, gdy zauważyliście, że na gospodarki komunalnej właśnie na początku lutego, bo w styczniu ta transakcja miała miejsce, na początku lutego zarządzono Piaskatkę, kiedy na ulicy ta Piaskatka funkcjonuje. To też było związane z operacją związaną z kosztami, tak bym to powiedział, więc w takim bardzo pewnym czasie środków, prawda, żeby być zabezpieczone. Jeżeli dobrze pamiętam, ta Piaskatka kosztowała chyba 26 tysięcy netów, prawda? 26 tysięcy netów została dostarczona, prawda? W związku z tym mamy rolnicza, prawda, z koszem do, z sitem, prawda, do piasku, w sensie dług. I na miejscu oglądaliśmy inne rzeczy, między innymi właśnie nie obejrzeliśmy, co prawda, z tego, tej równiarki tamtej, gdyż akurat nie była wyprodukowana na stanie, prawda? A tamto oglądaliśmy w Krotoszynie, a nie za Warszawą, prawda? Bo tam i oglądaliśmy walec wibracyjny, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, inny niż ośrodek techniki leśnej wyprodukowany, bo ośrodek techniki leśnej też produkuje różnego rodzaju sprzęt, także lubiarki produkuje, ale całkiem inne, prawda? Na zasadzie właśnie bardziej paskowników i zgarniacza, prawda? Tak bym to powiedział, które się poruszają za. Taką też mieliśmy w Krotoszynie. Widzieliśmy walec wibracyjny, który był dobry, pięciokonowy, tylko że był czysto osiągnięty zaciągnikiem, więc trzeba by gdzieś tam załóżmy programu, prawda, te walce miały po całej drodze, prawda, co ludzi ukrywa, że byłoby trudne, w związku z tym trzeba było na przyczepę przewozić samą jakąś taką bojówkę. Nie było na powodzenie, bo trzeba jakoś na się zgłosić, jaka jest strata tego walca. Natomiast w Polibiskach pan produkuje walce też pięciokonowe, prawda, z wibracją. Z tyłu na hydraulice są koła, czyli koła puszczają się w dół, ale zjedzie w górę, prawda, i na tych kołach ciągnie normalnie przewozi po każdej drodze gminy, czy powiatowej, czy wojewódzkiej, nie jest to jako maszyna, zajeżdża na miejsce, koła tylne w górę, walec siada, prawda, i normalnie pracuje, czyli idealna maszyna także do transportu, mówimy o tym. I to, co przekazałem jednej z drodze, to możliwości jest jakby konfiguracji tej miarki, że można z tyłu dołożyć walec, który dociska w pewnym sensie tą wyrównany teren, czyli jeden, też na silnika, prawda, z tyłu za, lub na przykład można grzebień założyć, prawda, który będzie zrywał przed albo za dziur. Natomiast to nie ubije tak dróg jak trzeba. Mówimy także nie tylko o równaniu polnych dróg, ale mówimy także o możliwości robienia dokuczywych w własnym zakresie. W związku z tym możemy taki walec kupić, prawda? Tylko, że uważam, że warto wydać kolejne pieniążki, prawda, i mieć długi walec, prawda, który można ciągnąć i jednocześnie będziemy mogli sami, sami bez wynajmowania sprzętu, prawda, robić niczym. Chyba, że gdzieś tam będzie coś większego, to wtedy sami się zrobić, czy tam nie będzie jakieś inne wynajmy, prawda. Szerokość lewiersza jest na poziomie około 2,70, 2,80 do 3 metrów, możemy robić, możemy zamówić, a te 2,70, szerokość lewiersza oczywiście kształtowane lewo-prawo, więc ta szerokość nigdy nie jest idealna. Z szerokością mierza jako cała. Także to nie jest ten walec. Możemy taki walec mieć, tylko uważam, że to nam jest niepotrzebne. Lepsze będzie do kupienia w przyszłości kolejnego walca, prawda, konkretnego, który dobije nam też te tłuszczyłki, które używamy. Na resztę wtedy, prawda, konkretnie, prawda, bo wyrównujemy tłuszczyłki, prawda, idzie walec, dobijają i tak, prawda, co rok, czy tam są dwa, czy co trzy, możemy także je rekultywować, bo niektóre drogi tłuszczyłkami, to jeszcze kilkanaście albo kilkadziesiąt.
otrzymałem adresy z dwóch firm, które kupiły dom gminarny Spowiedlisk. Jedna firma jest to, są to Koty Wrocławskie. Jeżeli będziemy wysłać kontakt, ja myślę, mam maila, który otrzymałem. Z 5-10 filmikami na Facebooka czy tam na YouTube'a wysłanymi. I druga firma to była Lasy Państwowe Czarne, coś na Czarne, 250 km prawda, od nas. Tu i tu wykonali telefony, równiarki mają 3-4 lata. Jedna impreza odwina była pozytywna. Tu są lasy, tam jest firma prywatna, która świadczy usługi, jeżeli pogoda im pozwoliła, także mi pan też przekazał informację, że mogę dzisiaj dzwonić, jeżeli pogoda spowodowała, że jest ok. I obecnie teren, to jutro wjadą na równanie dróg w gminie Koty Wrocławskie. Raczej nie pojedziemy, bo sytuacja się zmieniła, w związku z tym nigdy nikt nas nie wjedzie na tym etapie. Ale z filmów i z jakości wykonanej jednej rzeczy, walca, który został wykonany z tego filmu i opinii tych dwóch uważam, że i po wejrzeniu w Krotoszynie, prawda, opinia moja też jest nasza pozytywna, jako funkcjonalność. Dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy jakieś zapytania, czy uchwały? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania na uchwałę dotyczącą nadwyżki środków podatkowych w zakładu gospodarki komunalnej w Szczecinie na koniec 2020 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dzisiejszej sesji dotyczy przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czerwin na lata 2021-2024. Tu bym prosił panią Łosik, tak, kilka. Obowiązek opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z artykułu 17 ust. 1 punkt 1 ustawy o pomocy społecznej i strategia rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Czerwin na lata 2021-2024 jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców gminy Czerwin, w szczególności zaś grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z artykułem 16b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej strategia w szczególności obejmuje diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określenia celów strategicznych, projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, wskaźników realizacji działań. I taka strategia pozwoli na realizację lokalnej polityki społecznej. Dokument określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. I taka strategia jest nam niezbędna do prac, bo o cokolwiek piszemy do województwa, musimy opierać się na strategii właśnie, którą tutaj przedstawiłam. Bardzo dziękuję bardzo. Szanowni radni, czy jakieś zapytania? Mogę, panie przewodniczący? Ja mam pytanie takie. Czy mamy wykluczone społecznie, jak mamy, to ile? Nie mamy. Jak mówimy o wykluczone społecznie, to... To jest ogólna, ale to jest... Nie, ja rozumiem, to jest ogólna, ale czy mamy wykluczone społecznie? Wykluczonych społecznie zupełnie nie mamy. Nie mamy. A osoba wykluczona społecznie, to jak to wygląda? Co to jest za osoba? Jakby tak w skrócie, nie szeroko, bo... No wykluczona, która sobie już zupełnie nie radzi sama w środowisku i by musiała być objęta... zależy, jest wiele wykluczeń społecznych, tak? Bo to dokładnie, bo tym można podpisać się, podsunąć... Tak, ale wykluczenie społeczne w każdym stopniu, w każdym tym jest inne, bo na przykład osoba niepełnosprawna wykluczona społecznie to... Znaczy, że musi iść do DPS-u, tak? Bo sobie nie radzi w środowisku. Czyli można ująć te osoby w DPS-ie, że są wykluczone społecznie, tak? Osoba bezdomna, która nie ma, też może być wykluczona społecznie. W tej chwili ich nie mamy. Osoba, która nie ma żadnych środków na utrzymanie, też może być wykluczona społecznie, tak? Znaczy są takie osoby, co nie mają w ogóle środków? Nie, takich nie mamy, co nie mają w ogóle środków. Więc mówię, że nie mamy takich osób, w zależności do czego to... ująć, tak? No. Dobra. Panie kierownik, a kto podejmuje decyzję?
że 1,5 godziny będzie liczony raz jako 1,5. Więc nie ma elementu wskazanego w uchwale zabiegu, prawda, czy zarządzie zawsze moich, który będzie był. W związku z tym uchwała jest jednolita i treści porównywane jest potrzebne, mówiąc o kwocie za ekwiwalent za wyjazd i za uczestnictwo i nie ma wskazania, prawda, zarządzenia jak moim, prawda, że będziemy zaoglądać albo w górę, albo w dół, pół godziny. W związku z tym to jest jednoznaczne z tym, że jeżeli będzie godzina 15 minut, no to jest godzina 15 minut, czyli 1,25 godziny na przykład, prawda, czy godzina i 45 minut, to będzie 1,34 godziny, więc to z automatu będzie po prostu przeliczane. Propozycje, pamiętam, były, ale zostawiliśmy to wpisane, że tą propozycję podtrzymujemy, a jeżeli pamiętacie, mogę przypomnieć, zwyżka była na godzinie o 2 zł i na szkoleniu o 1 zł. Taka była propozycja nasza, wypracowana wcześniej, prawda? Natomiast jeżeli ta propozycja jest satysfakcjonująca i nie potrzebujemy, to proszę o przegłosowanie. Jeżeli są inne propozycje, to w takim razie proszę o inne. Ale też wyjaśniłem tę ustawę, zasad naliczania i kwalentu były już zapomnianych i no, w górę i w dół. Czyli za godzinę w szkoleniu, ile jest jaka ten poszło? 14 zł. Tak, rozmawialiśmy na komisji, na komisji. 14,6 zł, bo jest do tej pory 12,5, prawda? W związku z tym taka jest propozycja. Taka była. Jeżeli potrzebujemy, to jeżeli nie, to... Czy z tego co powiem, to było również konsultowane z tak zarządem gminnym w Polsce? Do końca nie pamiętam, to jeszcze było konsultowane zarządem. Prawda, nie pamiętam, czy było, ale chyba... Była mówiona z wysoka, nie było mówiona kwoty, prawda, jako takie. Koledzy prezesi z OSP, czy tak powiem, jakie wasze zdanie? Jeszcze te złotówkę na tym szkoleniu, tam, bo jak ja to mówię tutaj o złote, to nie jest cudo, bo to nie są jakieś środki w skali roku, jak to było tutaj, druga granica, nie było to. Ja bym to było 2,5 złotówkę. Prawie na pani mówił, no już ostatnio mówię o historii, prawda, jak maliśmy, no, że gdzieś tam w związku z tym ta kwota u nas na wyjazdy powinna na poziomie 5000 zł, prawda, czyli jeżeli mówimy o wzroście na poziomie 20% czy 30%, to 2000, może 3000 w skali roku zwyżki, prawda, mówię, że ta kwota jest bardzo niewielka w stosunku do tego, co, jeżeli o to chodzi, więc już nie chcę z tego historii, ja zaraz sobie chętnie, żeby do historii to wrócić, ale... Rozumiem, bo to będą proponowane pod miejsca, bo tu była jeszcze pora na dyskusję, to zostajemy przy tych 14 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i 6 zł za każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym. Szanowni radni, jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla OSP. I kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? I szanowni państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Pytanie uzupełnię, bo już nie wszyscy wiedzą. Pani Ewelina Matoka dzisiaj odpowiada za Straż Pożarną w terenie gminy Szczecin. Kiedy wróciła, przekazano jej obowiązki Straży Pożarnej, także ona dzisiaj odpowiada. Pracuje razem z Panią Radną Gubania, która jest szefową rekreatą, prawda, jako przewodniczącą stanu cywilnego. I tam wszystko jest w sprawie. Dlatego, że w wielu budynku muszą, tak? Tak, wszystkie sprawy strażackie tam, to na potrzeby. Szanowni Państwo, kolejna uchwała. Uchwały, które przygotowaliśmy do dzisiejszego porządku obrad, która dotyczy uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2021 rok. Pan dzisiaj oddaje głos. Szanowni Państwo, zmiany wynikają z kilku elementów. Natomiast główne rzeczy, które są związane z zadaniami, bo tak powiem, są związane z obcięciem podniesienia subwencji, jak zauważyliście gdzieś tam przy środowisku, no, na przykład mniejszymi 18 000 subwencji. Czy nasza subwencja światowa została zmniejszona, prawda?